Bardzo serdecznie witam dzisiaj w Grodziądzu pana przewodniczącego Władysława Kosiniak-Kamysza. Spotykamy się na wystawie poświęconej Wincentemu Witosowi. Wystawie, która została wczoraj otwarta. To wybitna postać naszej historii. Człowiek, który walczył o niepodległą Polskę. Ale też ta wystawa w naszym mieście nie jest przypadkowa, bo Grodziądzanie wiedzą, że nie tak dawno Wincenty Witos stał się patronem jednej z ważnych arterii nowej ulicy, która jest zbudowana, ulicy, przy której swoją siedzibę będzie miała państwowa siedzibę, komenda Państwowej Straży Pożarnej. I chcieliśmy przybliżyć tę postać mieszkańcom, ale także dzieciom, młodzieży. Ta wystawa już funkcjonuje od wczoraj i została odwiedzona przez tłumy właśnie licealistów. Zatem bardzo serdecznie witam. Spotykamy się też w kontekście wyborów, które nas czekają 15 października. Wyborów bardzo ważnych, jak nie najważniejszych w ostatnich kilkudziesięciu latach. Wyborów, które zadecydują o tym, w jakiej Polsce będziemy żyli. Czy będzie to Polska silnych samorządów. Polska, kiedy taka Polska, gdzie decyzje o tym, jak się rozwija dane miasto, jaką ulicę remontujemy, jakie są priorytety w rozwoju miasta, zapadają bardzo blisko mieszkańców tu w Grudziądzu, czy Polska scentralizowana, gdzie decyzje zapadają w Warszawie, w gabinetach, z dala od mieszkańców. Oczywiście ja opowiadam się za Polską o silnych samorządach i jestem przekonany, że wszyscy kandydaci, którzy tutaj do parlamentu uczestniczą w dzisiejszej konferencji, także taką wizję Polski mają. Dziękuję bardzo panie prezydencie, szanowni państwo. To jest duży zaszczyt i bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej wystawy o premierze naszej wolności, o Wincentym Witosie. Dziękuję bardzo za nadanie ulicy imienia Wincentego Witosa, nadanie imienia jednej z ulic w Grudziądzu naszego premiera. To jest dla nas bardzo ważne. Pamięć, tożsamość, to z czego wyrastamy, nasze korzenie, nasza historia. Bez tego nie ma przyszłości. Świadomość, skąd się wychodzi, jaką drogę się przebyło do tej pory, jest bardzo ważne w tym wszystkim, co się robi na przyszłość. Te korzenie, ta tradycja, ta historia daje nam siłę. To jest patriotyzm też zwycięski, który szczególnie symbolizuje Wincenty Witos i rok 1920. My potrzebujemy takich elementów polskiej historii, które jednoczą, łączą, które sprawiają, że duma nasza, narodowa, społeczna, duma patriotyczna ma to silne zasilanie, niesamowite zasilanie. Wincenty Witos jest jedną z takich postaci, jest jednym z ojców niepodległości. To jest bardzo ważne, że możemy dzisiaj w wielu miejscach pokazywać jego dokonanie. I niech nikt nie próbuje tego zawłaszczać. To jest dobro ogólnonarodowe, ogólnospołeczne. My się czujemy spadkobiercami. A ta wystawa jest w szczególnym momencie, ponieważ 25 maja tego roku doszło do najważniejszej rzeczy w prawodawstwie, w sprawach związanych ze sprawiedliwością. Wincenty Witos został decyzją Sądu Najwyższego w imieniu Rzeczpospolitej oczyszczony ze wszystkich zarzutów stawianych mu w procesie brzeskim, uniewinniony po tym haniebnym wyroku sprzed 90 lat i oczyszczone zostało jego dobre imię. To jest dla nas wielka sprawa, my od pokoju o to zabiegaliśmy, więc ta wystawa jest już takim kulminacyjnym momentem, a pan prezydent wraz z całą społecznością, z całą wspólnotą miasta Grudziądza jest emanacją też dzisiaj tego szacunku, który powinien być wyrażony wobec ojca naszej niepodległości. Więc za tą pamięć i takie prowadzenie tutaj polityki historycznej, bo to jest nie pierwsza moja przecież wizyta w Grudziądzu i widzę ten szacunek dla tradycji, dla tych różnych dokonań, bardzo panu prezydentowi chciałem podziękować. Bo to jest łączenie, to jest budowanie wspólnoty, tej lokalnej. To jest miejsce dla wszystkich tutaj, którzy żyją w Grudziądzu, niezależnie na kogo głosują. I to mi się bardzo podoba i do takiej Polski dążymy. Do takiej zmiany chcemy doprowadzić w Polsce. Dlatego jesteśmy tutaj z naszymi kandydatami. Jest kandydat na senatora, pan senator obecny i wierzę głęboko, że zaraz przyszły, ale to jest decyzja
nas wszystkich mieszkańców okręgu, tutaj, gdzie Grudziądz jest jednym z najważniejszych miejscowości. Pan senator Ryszard Bober jest wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, lider naszej listy Zbigniew Sosnowski. Jest też nasza koalicjantka, aktywistka miejska Beata Gurbin, która kandyduje razem z nami. A pamiętam dobrze spotkanie, bo to te wszystkie środowiska się łączą i często jesteśmy pytani, skąd trzecia droga, dlaczego to połączenie, to my tutaj w Grudziądzu współpracowaliśmy dużo wcześniej. Biuro pana senatora jest też miejscem, w którym ruchy miejskie, organizacje pozarządowe mają swoją przestrzeń, a pani Beata tym jest animatorem tej właśnie przestrzeni, tej kultury, tego rozwoju. Więc ta współpraca samorządu na poziomie samorządowym pod patronatem pana prezydenta bardzo dobrze funkcjonuje. I odpowiadając na to wezwanie polskich samorządowców, odpowiadając na wezwanie Związku Miast Polskich, wszystkich organizacji zrzeszających samorządowców w Polsce, chcę przedstawić program trzeciej drogi, program Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 dla samorządu, dla wspólnot lokalnych, dla nas wszystkich. Wspólnota lokalna, wspólnota samorządowa jest bardzo precyzyjnie opisana w Konstytucji o zasadzie pomocniczości, która ma przekazywać jak najwięcej kompetencji najbliżej człowieka, mówi już preambuła naszej Konstytucji. Następnie jest opisana gmina jako jednostka tworząca wspólnotę mieszkańców, tą najbliższą, województwo, powiat, to kolejne szczeble samorządu. Naszym zdaniem samorządność w Polsce wymaga wzmocnienia. Po pierwsze, musi nastąpić zmiana ustawy o finansach samorządu terytorialnego. Po zmianach podatkowych dokonanych w ostatnich dwóch kadencjach, dochody samorządu drastycznie zmalały. Związek Miast Polskich szacuje, że 20 miliardów złotych w ubiegłym roku samorządy wpłaciły, oddały do budżetu państwa, a w różnego rodzaju dotacjach otrzymały tylko 13 miliardów. Strata jest około 7 miliardów na niekorzyść wspólnoty lokalnej. Nie jakiegokolwiek prezydenta, wójta czy burmistrza. On jest reprezentantem naszym, ale jest zarządcą wspólnie z Radą Gminy, Radą Miejską, tymi budżetami, tymi funduszami. Ale to my wszyscy płacimy podatki i nasz udział w dysponowaniu tych podatków po prostu w ostatnim roku był mniejszy. Dotacje, te słynne już przekazywane na tabliczkach z Plexi, nie pomogły, żeby wyrównać tą stratę. Co trzeba zrobić? Nowy udział w PIT-cie, nowy udział w CIT-cie i coś innowacyjnego, co my proponujemy jako trzecia droga. Udział w VAT-cie. Bo jeżeli płacisz w danej miejscowości, a płacimy VAT robiąc codzienne zakupy, zamawiając różnego rodzaju usługi, no to pokazujemy naszą aktywność na określonym terenie. To niech tam, gdzie ta aktywność jest, niech ten podatek VAT, jakaś przynajmniej tego część, zostaje, a VAT to jest największe źródło dochodów budżetowych, więc te pieniądze to są naprawdę gigantyczne. Prawie 50% dochodów budżetu państwa stanowi udział z podatku VAT od towarów i usług. Druga kwestia to jest zwrot VAT od inwestycji. To było do 2015 roku, bo im lepszy jest gospodarz, im mądrzej inwestuje, im więcej inwestuje, tym państwo gospodarne powinno go nagradzać. A państwo marnotrawne, no niestety go dzisiaj karze. Ponieważ im bardziej inwestujesz, tym nie masz proporcji zwrotu do tego. VAT od każdej inwestycji powinien być dla samorządu lokalnego zwrócony. Trzecia kwestia dotyczy subwencji oświatowej. W budżetach gmin wielką pozycję stanowią dwa obszary. To jest pomoc społeczna i edukacja. To są de facto dwa największe składowe, niezależnie gdzie byśmy się pojawili, w jakim miejscu, dwie największe części budżetu, pomoc społeczna oraz sprawa oświaty. Oświata jest zadaniem zleconym dla gminy, dla powiatu, dla województwa. Najwięcej odpowiedzialności ma gmina, bo to jest szkolnictwo podstawowe, powiat, szkolnictwo średnie. W wielu miejscach, tak jak tutaj w Grudziądzu, to się łączy, że za te dwie sfery odpowiada jeden samorząd. My postulujemy proste rozwiązanie. Subwencja oświatowa w 100% ma pokrywać wynagrodzenia dla nauczycieli. Na wszystko inne samorząd musi wygospodarować swoje środki własne. Na dojazdy, na tablice interaktywne, na remonty w szkole, jak najbardziej tak, bo jest właścicielem
tych placówek, jest właścicielem tej substancji, którą zarządza. Dlatego musi się tak odbywać sytuacja, tak musi być realizowana polityka, żeby subwencja w 100% pokrywała wynagrodzenie. I wzmocnienie wspólnoty samorządowej to oddanie również większych kompetencji. Chcę zadeklarować, że wszystkie utracone kompetencje, szczególnie przez samorząd wojewódzki w tym wypadku, ale również przez samorząd powiatowy, przez samorząd gminny, kompetencje w zakresie gospodarki wodnej, melioracji, ochrony środowiska, doradztwa rolniczego, sportu, turystyki, szkolnictwa w pełni, inspekcji będą przekazane do samorządu terytorialnego. Będzie wzmocnienie, nastąpi decentralizacja zadań publicznych, polityka będzie po prostu, sprawy publiczne będą bliżej ludzi. To jest nasze zadanie. Wczoraj w swoim okręgu byłem w jednej z miejscowości, gdzie po raz kolejny udowodniliśmy nieudolność Wód Polskich. Gospodarstwa, które zostało stworzone z zabrania kompetencji samorządom, czy to powiatowym, czy wojewódzkim, ale nie przyniosło oczekiwanego efektu. Wały były obiecane w 2020 roku, do dzisiaj nie ukończono dokumentacji na budowę tych wałów. To pokazuje nieudolność tak scentralizowanych jednostek. Więc to jest taki nasz, w pigułce można powiedzieć, program dla samorządu, bo my jesteśmy formacjami samorządowymi, wyrastamy z Polski lokalnej, jesteśmy reprezentantem Polski lokalnej. Czym się różni Trzecia Droga od innych ugrupowań? Właśnie bardzo mocnym osadzeniem w strukturach lokalnych. To są kandydaci, którzy tu mieszkają, którzy są tutaj aktywni, którzy na co dzień się spotykają z władzami miasta, z przedstawicielami samorządu, co zrobić, jak pomóc, jak ulepszyć funkcjonowanie. To jest dla nas wielkie zobowiązanie. Siła samorządu, siła wspólnoty lokalnej, wtedy jest siła Polski. Jedno z drugiego wynika, o to będziemy zabiegać. To jest nasz cel, żeby Polska była Rzeczpospolitą samorządową, blisko ludzi. Dlatego to połączenie sił Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego i samorządowców na naszych listach, bo ich jest bardzo dużo, jesteśmy jedynym gwarantem przeprowadzenia takiej zmiany w Polsce. Będziemy o to zabiegać, to jest jeden z naszych najważniejszych punktów programowych. Jeśli są pytania do mnie, do naszych kandydatów, to jest to dobry czas. Natalia Sąkowska, TVP Bydgoszcz. Pytanie od TVP Info, prośba o odpowiedź. W jaki sposób, jakby Pan się odniósł do kwestii, odczytam, wpuszczenia Rosjan bez wiz do strefy Schengen? Jakie ma Pan zdanie na ten temat? No, sprawa wiz, afery wizowej, tego handlu wizami na bazarach na całym świecie wymaga jak najbardziej wyjaśnienia. Do Polski w ostatnich latach wjechało tysiące, dziesiątki, setki tysięcy migrantów, migrantów ekonomicznych. Stąd dzisiaj jest takie, a nie inne poruszenie również w krajach strefy Schengen, które z jednej strony rozważają wprowadzenie kontroli granicznych, z drugiej strony my wprowadzamy kontrolę graniczną na granicy ze Słowacją, to się stało dzisiaj w nocy. Jest potrzebne na pewno wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa. Potrzebujemy wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa, szczelności granic, nie tylko mówienia o tym, ale realizacji tego, ponieważ ten proceder, który został opisany przez dziennikarzy, dotyczący handlu wizami, handlu polskim bezpieczeństwem, no jest oczywiście niedopuszczalny. My mamy plan, wiemy jak to zrobić, wiemy jak uszczelnić granice, wiemy jak doprowadzić do tego, żeby wszystkie reguły w ramach strefy Schengen były przestrzegane. Polska jest krajem granicznym, Polska jest krajem, który ma ogromną odpowiedzialność, powinien mieć duże wsparcie ze strony Komisji Europejskiej w tym zakresie, ale nasza skuteczność to nie mogą być tylko słowa rządzących, to musi być przede wszystkim realne działanie. Szczelna, bezpieczna granica zgodnie z polską konstytucją. My będziemy wypełniać w pełni polską konstytucję. Dzień dobry, z tej strony Agata Kumor, TVN24. Chciałabym poprosić Pana o odpowiedź na kilka pytań. Czy PiS próbuje w ostatnich tygodniach osiągnąć złudne wrażenie, że jest tanio? Ja chciałbym, żeby pewnie to pytanie do ceny benzyny się najbardziej odnosi. Polacy się cieszą, że tankują tańsze paliwo. To też trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Ci wszyscy, którzy tylko i wyłącznie oceniają to przez pryzmat polityczny, moim zdaniem popełniają błąd. Polacy są zadowoleni, że mają tańsze paliwo. Pytanie, na jak długo będą mieli to tańsze paliwo i czy wszyscy?
Ponieważ rolnicy, o tym pewnie Ryszard Bober może powiedzieć najlepiej, jadąc po hurtowy zakup paliwa, gdzie w hurcie na taki chłopski rozum powinno być taniej, jak kupujesz 1000 litrów, 2000 litrów, no to powinno być taniej niż jak kupujesz 50 litrów. No ponieważ z racji no, rynkowych prawd taka relacja powinna być zachowana. A nie jest tak, bo na stacjach jest benzyna po 6 zł, a w hurcie jest czasem po 7 zł. Takie mieliśmy sygnały od naszych rolników z całej Polski, że nie mogli tej benzyny po prostu w hurcie kupić. Nie opłacało się jeździć ciągnikami na stację, co jest kompletnie bez sensu. Więc chcielibyśmy, żeby taka cena była na stałe. My jesteśmy gwarantem tego, że będziemy dobrze prowadzić politykę gospodarczą Polski. Ja bym nie sprzedał Lotosu na przykład, nie dopuściłbym do sprzedaży takiego srebra rodowego jak Lotos i uważam, że trzeba odkupić Lotos w konsekwencji, że trzeba to przywrócić Polsce. Niedobrze się stało, że dzisiaj nie ma już stacji Lotosu w Polsce, nie ma już tego szyldu, a są stacje węgierskiego koncernu naftowego. Uważam, że to był gigantyczny błąd, żebyśmy mieli jeszcze większy wpływ na to, co się dzieje. Oczekuję od rządzących, że te działania nie są podyktowane marketingiem politycznym, a my zrobimy wszystko, żeby cena paliwa nie tylko przed wyborami, ale również po wyborach była jak najbardziej korzystna dla obywateli. I jak ocenia pozorów? Bezpieczny kredyt 2%, tanie paliwo, obniżka stóp procentowych, obniżka cen prądu, czy to próba manipulacji? Każdy ma prawo do przedstawiania swoich programów i do wdrażania. Mieszkanie Plus na przykład, bo trzeba rozliczyć rządzących, bo dostali ogromną władzę przez 8 lat, samo władzę de facto, to Mieszkanie Plus nie wypaliło. Ja uważam, że program mieszkaniowy powinien opierać się właśnie o wspólnotę samorządową. Uruchomienie i uwolnienie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, żeby mogły samorządy przygotować tereny pod inwestycje. Specjalny fundusz, który daje samorządom pieniądze na to, żeby uzbroić teren, doprowadzić drogę, doprowadzić wszystkie niezbędne elementy do postawienia domu, a żeby inwestor, czy to społeczny, spółdzielczy, czy to TBS-y, czy to inwestor prywatny, żeby miał szansę szybko wejść i inwestować. Dzisiaj masę ziemi jest zamrożone w Krajowym Zasobie Nieruchomości. Postulujemy uwolnienie tego, postulujemy budowę jak najszybciej mieszkań, bo Mieszkanie Plus nie wypaliło. My mamy swój program mieszkaniowy Własny Kąt, nisko oprocentowany kredyt. Dużo wcześniej go proponowaliśmy niż dzisiaj rządzący. Więc próba użycia spółek Skarbu Państwa, bo tak bym sprowadzał, do tego bym sprowadzał to, co się dzieje, użycia instytucji publicznych, użycia mediów rządowych do swojej kampanii oczywiście istnieje. Jest to sytuacja niedopuszczalna, bo to jest nierówna kampania, to jest nieuczciwość tej kampanii, na to się nie możemy godzić. My zrobimy wszystko, żeby polityka miała sens, była naprawdę oparta o silne fundamenty, o wspólnotę, o transparentność, o przejrzystość, o to, żeby w spółkach Skarbu Państwa nie było tak jak dzisiaj rotacji stanowisk, karuzeli stanowisk tylko o charakterze politycznych decyzji, tylko mają być decyzje merytoryczne, bo to jest dobro wspólne, to jest skarb państwa, nie skarb jednej partii. Jak pan jako lekarz i ojciec odnosi się do tego, że ministerstwo jest tak bardzo na pasku Kai Godek i jej podobnych, że lekarze nadal są bez wytycznych, a to już prawie 3 lata od wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Dlatego nasza propozycja, powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Taką ustawę przygotowaliśmy i to jest jedyna ustawa, która moim zdaniem będzie możliwa do przyjęcia w nowym parlamencie. Oczywiście w naszym ruchu jest wolność światopoglądowa, ale większość jest za tym, żeby natychmiast wrócić do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy nie mieliśmy takich przypadków jak w Nowym Targu. Wczoraj w mediach informacja, że chyba 10 lekarzy zwolniło się z pracy w szpitalu w Nowym Targu, do którym doszło do tragicznego, okropnie smutnego zdarzenia, śmierci, do którego doszło z przyczyn właśnie braku też zarządzania ochroną zdrowia. Czego bym oczekiwał od Ministerstwa Zdrowia? Tego, że będzie respektował prawo w Polsce i wykonywał postanowienia prawa. Jeżeli w Konstytucji mamy zapisany bezpłatny dostęp do leczenia i dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, to rząd ma obowiązek to zapewnić. Powinien wyznaczyć
jednostki w każdym województwie, które wszystkie zabiegi medyczne będą przeprowadzać. To jest niegodne, to jest nie w porządku, to jest takie zachowanie, które nie daje poczucia bezpieczeństwa. Stąd nasza propozycja: przywrócić natychmiast ustawę sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, rozpisać referendum w sprawie zasad przerywania ciąży, a odpowiedzialność za ochronę zdrowia, niezależnie od światopoglądu, ponosi Ministerstwo Zdrowia i ma wypełniać prawo w Polsce, a dzisiaj tego nie robi. Jak to się wpisuje w sprawę dr Kubisy, w podejście Jarosława Kaczyńskiego i słowa o dawaniu w szyję, aborcji na każdym roku i ostatnio, że kobiety też mają prawo do zdrowia i życia? To jest sytuacja, w której kobiety są upokarzane w Polsce. Myślę, że też warto, żeby za chwilę głos kobiet wybrzmiał w odpowiedzi na to pytanie. Oddam też głos naszej kandydatce, bo ważne jest w tym wszystkim, żeby nie tylko deklarować szacunek na przykład w ustawie za życiem, jak zrobili to rządzący, ale żeby realnie dzisiaj kobiety były szanowane i miały poczucie bezpieczeństwa. To, co moim zdaniem najbardziej brakuje, to jest poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, o tym przed chwilą powiedzieliśmy. Poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Czy wrócę do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci? Czy będę mieć szansę na to, żeby godnie zarabiać? Co z luką płacową? Bo luka płacowa niszczy kobiety. My w Ciechanowie podpisaliśmy 6 deklaracji dotyczących kobiet jako Trzecia Droga, jako PSL Polska 2050. Tam jest właśnie o walce z przemocą w rodzinie, bo ona najczęściej dotyczy kobiety, a o działaniach związanych z niwelowaniem luki płacowej, czyli równa płaca za taką samą pracę. O działaniach związanych z in vitro. To jest dla mnie sprawa szczególna, bo jestem współautorem ustawy o zapłodnieniu pozaustrojowym, ustawy in vitro, którą przyjęliśmy wspólnie z Bartoszem Arłukowiczem, nad nią pracowaliśmy. Na szczęście ona obowiązuje, ale trzeba zrobić o krok dalej, zrobić program dostępności in vitro, bo in vitro jest tylko dla najbogatszych. Trzeba mieć 20, 30, 50 tysięcy złotych, żeby się podjąć takiego zabiegu. A to jest szczęście największe, jakie można dać dzieciom. I to jest niegodne, że państwo polskie dzisiaj zabrało to. Za pomocą rządu PiS-u zabrali tą możliwość tym, których na to nie stać. W większości Polaków zabrali tą możliwość. To jest po prostu okrutne. To jest okrutne wobec kobiet, to jest okrutne wobec mężczyzn, to jest okrutne wobec rodzin, to jest okrutne wobec przyszłości. Za naszych rządów in vitro będzie procedurą medyczną dostępną bezpłatnie dla każdego, kto tego potrzebuje. A 20% par w Polsce cierpi na niepłodność. Jest zagrożonych trudnością zajścia w ciąży. To jest po prostu jedno z podstawowych praw. Dostęp do ginekologa. Kolejna rzecz, kompletnie nieistniejąca. Sprawa związana z wykluczeniem komunikacyjnym, na przykład kobiet starszych, seniorek. Ona dotyczy ich szczególnie, żyją dłużej kobiety, więc tym bardziej potrzebują wsparcia w dostojnym wieku. Żłobki, przedszkole, powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. To są nasze aspiracje. Polityka wobec kobiet nie może sprowadzać się tylko i wyłącznie do wycinku związanego z zasadami przerywania ciąży, bo niektórzy tak to postrzegają, że to jest tylko sprawa praw kobiet. Ja uważam, że te wszystkie elementy, które wymieniłem, opieka psychologiczna, bezpieczeństwo w domu, walka z przemocą wobec kobiet, sprawa dostępności do in vitro, do ginekologa, opieka okołoporodowa, USG darmowe przez cały okres ciąży dla wszystkich, niezależnie od wieku. Mam jako lekarz przygotowany cały plan naprawy w tym względzie, ale też właśnie zasady ekonomiczne. Luka płacowa w Polsce niszczy kobiety. Powoduje to, że mają niższą emeryturę, doprowadza to do tego, że jest ta nierówność na rynku pracy i powrót, strach o miejsce pracy, jeżeli się zachodzi w ciąży. Wciąż istnieje strach u kobiety powiedzenia pracodawcy: jestem w ciąży, że mnie będzie jakoś próbował zwolnić, że nie ma takiej pełnej ochrony. Polepszyło się w tym względzie, ale szczególnie pracodawca, jakim jest państwo, powinno dbać i doceniać takie działania. Czy pana zdaniem to, że PiS teraz nie wspomina o tym, że jedną z wytycznych miałoby być zdrowie psychiczne kobiety jako możliwość przerwania ciąży, jest spowodowane tym, że są właśnie wybory, jest kampania? Czy to może mieć wpływ? Oni w ogóle umyli ręce w tej sprawie, zachowali się niegodnie, nie mają odwagi, bo nie przegłosowali żadnej zmiany w Sejmie, tylko oddali do Trybunału Konstytucyjnego. Chcę przypomnieć, że 2 środowiska podpisały się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, które spowodowało, że dzisiaj kobieta nie ma w Polsce poczucia bezpieczeństwa.
to jest klub PiSu i klub Konfederacji. Te tylko te dwa środowiska. Jedno w pełni, bo wszyscy posłowie Konfederacji się pod tym wnioskiem podpisali. To dotyczy sprawy bezpieczeństwa. Jeżeli zabrano poczucie bezpieczeństwa, umyto ręce w taki sposób, że zasłonięto się Trybunałem Konstytucyjnym, a nie wzięli rządzący odpowiedzialności na siebie, to pokazuje brak ich odwagi. Jak ktoś nie jest odważny, to nie może dobrze rządzić. Odwaga jest konieczna do dobrego rządzenia. Oni nie mają tej odwagi, nie potrafią bronić, teraz przykrywają ten temat, bo wiedzą, że nie przynosi on im chluby w żaden sposób, nie przynosi im on też głosów, więc nie chcą, żeby o nim było głośno. PiS obiecał nowe województwa, środkowo-pomorskie z Kaliszą i częstochowskie. Po dwóch kadencjach ich nie ma. Co pan na to i czy takie dwa nowe województwa są w ogóle potrzebne? Byłem w jednym i w drugim regionie już w tej kampanii. Byłem w Koszalinie, byłem w Częstochowie dwa dni temu. Wiem dobrze, że ta obietnica spowodowała masę głosów na tą partię w tamtych regionach. W Częstochowie była wielka aspiracja do tego, żeby była województwem. Ja te aspiracje rozumiem. Rozumiem aspiracje Słupska, Koszalina, rozumiem dawnych miast wojewódzkich, bo z tego też miasta Starnowa jestem posłem. I wiem, jak trudno jest dawnym miastom wojewódzkim dzisiaj osiągnąć sukces, podnieść się po utracie województwa. My mamy swój program dotyczący przenoszenia jednostek administracji do dawnych miast wojewódzkich. Dekoncentracja to się nazywa administracji, czyli na przykład Główny Urząd Statystyczny nic nie stoi na przeciw tego, żeby było w Grudziądzu. Nie dawnym mieście wojewódzkim, ale wielkim mieście, które wymaga też jako stolica subregionu wsparcia. Chciałbym, żeby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa była na przykład w Zamościu. Różnego rodzaju instytucje publiczne mogłyby być w każdym mieście, dawnym mieście wojewódzkim lub dużym mieście, wielkim mieście takim jak jest Grudziądz. Ja zresztą rozmawiałem o tym z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i on na przykład wystosował już ustawę, gdzie biura rzecznika będą w części dawnych miast wojewódzkich. Mówił o Białej Podlaskiej, mówił właśnie o Tarnowie, o też dużym mieście, jakim jest Ełk, na wschodzie Polski, tam to jest bardzo potrzebne. To jest nasza strategia też funkcjonowania. Rozwój stolic subregionów, specjalne programy dla subregionów, rozwój uczelni w stolicach subregionu. Obietnice te nie zostały spełnione przez rządzących, tworzenie tych województw. Będą to powtarzać, województwo mazowieckie mają taką zasadę, że jak jadą do Radomia, to mówią, że nowe województwo będzie miało stolicę w Radomiu. Jadą do Siedlc, co w Siedlcach. Jadą do Ostrołęki, to w Ostrołęce będzie. Ta sama stolica każdego dnia jest w innym mieście. Na koniec będzie w Płocku i jeszcze po drodze będzie Ciechanów. Więc to jest nieuczciwe postępowanie, oszukali wyborców, niech, mam nadzieję, że już nie dadzą się zwieść wyborcy na te triki dotyczące obietnic, zmian administracyjnych. Mieli 8 lat prezydenta, całą władzę w jednych rękach, mogli to spokojnie przeprowadzić. Nie zrobili tego, to znaczy tego nie zrobią. Chciałabym jeszcze zapytać o kontrolę NIK w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie wiz. Czy pana zdaniem coś wykaże? Czy to nie jest za późno? I co po tej debacie w Europarlamencie? Czy będą jakieś konsekwencje dla Polski? I z drugiej strony, czy te kontrole na granicy ze Słowacją to także nie jest już spóźniony ruch? Po pierwsze, wnioskowaliśmy o kontrolę NIK-u, więc bardzo za nią dziękuję. To jest jedyna instytucja, która dzisiaj może taką kontrolę przeprowadzić. A te wnioski są potrzebne dla komisji, którą powołamy dzień po wyborach do zbadania afer PiS-u. Komisja o dumnie brzmiącej nazwie, Komisja Prawa i Sprawiedliwości będzie zajmować się aferami PiS-u, w tym aferą wizową. Jeśli chodzi o wysłuchanie w Europarlamencie, ja uważam, że tą sprawę my musimy rozstrzygnąć w Polsce, to jest nasze zadanie, to jest zadanie dla polskich władz, dla nowego rządu, wyjaśnienie tej sprawy i bezpieczeństwo granic. Sprawa kontroli granicznych na granicy ze Słowacją. Jeżeli doszło do nielegalnego przekraczania, to znaczy, że rząd zaniedbał te działania, nie podjął tych stosownych działań w ramach możliwości bycia w grupie w strefie Schengen. Jest możliwość prowadzenia okresowych kontroli granicznych. Jeżeli tak wiele osób przekroczyło nielegalnie granicę, to dlaczego wcześniej tego nie zrobiono? To jest zasadne pytanie. Będziemy robić wszystko, żeby polska granica była bezpieczna. Jeżeli nam powierzą rodacy odpowiedzialność za to, to takich sytuacji więcej nie będzie.